20 lipca 1969 roku człowiek wylądował na Księżycu. Wróć. A może żadnego lądowania na Księżycu nie było? Mało która teoria spiskowa ma tylu zwolenników, co właśnie ta. W takim razie obal mi kilka mitów. Amerykańska agencja NASA miała fałszować zdjęcia, a filmy miały powstać w studiach w Hollywood. Przeglądałem kilkanaście portali i publikacji dotyczących tego spisku i wybrałem kilka najbardziej popularnych mitów. Skoro na Księżycu nie ma atmosfery, jakim cudem flaga utrzymuje się w poziomie i na dodatek łopocze? Flaga utrzymuje się, bo ma poprzeczkę i nie faluje, tylko jest pognieciona. Charakterystyczne złożenia powstały w czasie transportu, gdy flaga nie dość, że była złożona, to na dodatek zanurzona w specjalnym płynie usztywniającym. Niektórzy dopatrują się dziwnych cieni, jakie astronauci rzucali na powierzchnię Księżyca, zupełnie tak, jak gdyby byli oświetleni z kilku różnych źródeł światła. Czyżby lampy w studio? Ja nie dopatrzyłem się żadnych dziwnych cieni, ale gdyby rzeczywiście było więcej niż jedno źródło światła, wtedy ludzie czy przedmioty rzucaliby nie jeden, ale kilka cieni. Takiej sytuacji nie znalazłem. Na Księżycu przyspieszenie grawitacyjne jest 6 razy mniejsze niż na Ziemi. Dlaczego astronauci podskakują tak nisko? Powinni umieć skakać wyżej. I z pewnością dałoby się to zrobić, ale skoki były stanowczo zabronione. Nikt na Ziemi nie wiedział, jak na księżycowe warunki zareagują kombinezony. Obawiano się, że nie wytrzymają i zaczną pękać albo się pruć. A wtedy, Houston, we've got a problem. Astronauci skacząc tak niebrawo i tak złamali wszelkie zasady. Ktoś obliczył, że kombinezon astronauty musiałby mieć grubość 2,5 metra po to, by ochronić człowieka przed ekstremalnie niskimi i ekstremalnie wysokimi temperaturami, jakie panują na Księżycu. I rzeczywiście temperatury, które tam występują, wahają się od minus 250 do plus 250 stopni Celsjusza, ale te temperatury dotyczą tylko i wyłącznie gruntu. Przecież na Księżycu nie ma atmosfery, a próżnia jest najlepszym izolatorem. Dlaczego nie widać gazów wylotowych z silnika modułu, którym ostatni ludzie wracali z Księżyca na Ziemię? Te silniki były zasilane mieszanką czterotlenku azotu i aerozyny. W wyniku reakcji tych związków powstają gazy przezroczyste. Dlaczego nie ma ani jednej pełnej panoramy z powierzchni Księżyca? Czyżby dlatego, że wtedy byłoby widać urządzenia w studio? Bzdura. Jest cała masa panoram. Na Księżycu było 12 osób. Pozostawiono tam całkiem sporo sprzętu. Sprzętu, który zresztą widać z księżycowej orbity. Pokazuję zdjęcia sondy Clementine na wypadek, gdyby poprzednie moje argumenty kogoś nie przekonały. O Księżycu, nie tylko tym ziemskim, piszę w mojej książce Kosmos. Zapraszam na stronę naukatolubie.pl. Proszę o subskrypcję kanału na YouTube i polubienie profilu na Facebooku.